Ta Wcisło tutaj miała pytanie do pana. Ja chciałam zapytać jeszcze raz, czy ja do dobrze... pana Homy mam, bardzo proszę, jak pan Homa mógł zostać na chwileczkę jeszcze, dobrze? I mam pytanie, czy ja dobrze zrozumiałam, że w pierwszym kwartale 2023 roku, w momencie, gdy sprowadziliśmy jako Polska 7 tysięcy ton maliny mrożonej, nie stwierdzono uchybień, czy pan tak powiedział? Dobra. W czasie kontroli? Ja pani poseł przedstawiłem informacje, które przekazała nam Inspekcja Jakości Handlowej, jak i Inspekcja Sanitarna. To ja, szanowni państwo, pan powiedział, że nie ma żadnych, nie stwierdzono uchybień, tak? Nie, to było ogółem od 2019 roku. Ale w 2023 roku, w pierwszym kwartale, powiedział pan, że nie stwierdzono żadnych uchybień jakościowych, tak? Tak. No to szanowni państwo, ja państwu przeczytam informację od rzecznika GIS-u. W okresie od 1 maja do 22 czerwca 2023 roku nie zgłoszono do kontroli granicznej sanitarnej przesyłek maliny świeżej. Natomiast w tym czasie organ PIS, czyli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, skontrolował 75 przesyłek malin mrożonych. W 37 przypadkach pobrano próbki. Tylko i czytamy, nieprawidłowość stwierdzono w przypadku jednej próbki. Więc albo ma pan niewłaściwe informacje, niepewne, albo niepełne, albo podajecie nam nieprawdę. Skoro rzecznik mówi co innego, a pan mówi co innego, że nie stwierdzono żadnych uchybień, a ja mam tą informację sprzed 3 tygodni, ja czyli ma pan niepełną informację. Pierwszego kwartału. No pełny. Tak, no a dzisiaj mamy lipiec. Ja jeszcze. Pan poseł Plocka. Ja bardzo proszę, czy mogę, bo pan poseł Homa czeka.